Następna, proszę Państwa, taka istotna sprawa to jest kalendarium imprez. Ja nie chciałem, żeby znowu było tak wszystko, nie wiadomo, chaotycznie podejmowane, co, co gdzie, kiedy. Już ustaliliśmy tak wspólnie i zastanowiliśmy, jakie imprezy, w jakich terminach. Oczywiście z uzgodnieniem osób najbardziej zainteresowanych. Dlaczego? Ponieważ, proszę Państwa, uważam w dalszym ciągu, że festyny nasze powinny być zorganizowane w ten sposób, żeby pokazać, co nasze dzieciaki, co nasi ludzie z naszej dzielnicy potrafią robić. A żeby się dobrze zaprezentować, to mamy problem zawsze z wrześniem, że mówią, nie mamy przygotowanego tematu. Jeżeli teraz dyrekcja każdej szkoły zostanie poinformowana, każdego klubu, kiedy jest taki festyn, to wie, że na wrześniu musi przygotować grupę, którą można pokazać. Ja sobie pozwolę czytać, co, gdzie, kiedy. Proszę Państwa, zaczynamy kalendarium imprez o Bitwę o Miszczejowice. Przypomnę, są to zawody na skateparku, które już przerabialiśmy. I tak, 11 maja jest to dyskorolka. 18 maja Bitwa o Miszczejowice to są rolki. 1 czerwca to jest Bitwa o Miszczejowice, to są dębice. Proszę Państwa, my nie potrzebujemy dużych nakładów. Właściwie to udostępniamy jej miejsce i teraz w zależności od tego, jakie będą nagrody, to jakich ściągniemy zawodników. Oni w fantastyczny sposób pokazali, że się sami zorganizują. Ostatnio były zawody BMX-u, gdzie się sami skrzyknęli. Impreza była wyśmienita. Mam nadzieję również, że impreza 11 maja Bitwa o Miszczejowice będzie też taką inauguracją rozbudowanego skateparku, ponieważ no, my wywiązaliśmy się z naszej strony co do uchwalenia pana prezydenta, przeznaczyliśmy 150 tysięcy w cyklu dwurocznym na rozbudowę. Z Rady Miasta mam nadzieję, że wpłyną też druga ta 150 tysięcy na rozbudowę i będziemy się cieszyć większym skateparkiem. Proszę Państwa, następny termin to jest majówka Miszczejowicka 26 maja. Ale tu jest taka niespodzianka dla mieszkańców Oświecenia, Tysiąclecia, bo jest to Park Tysiąclecia. Mamy wiatę, mamy przygotowane miejsce i teraz możemy również dla drugiej części mieszkańców organizować takie spotkania z mieszkańcami. Następny dzień to jest impreza to jest Dzień Dziecka, która prawdopodobnie odbędzie się 31 maja. Tu będzie wygodnione wszystko z dzieciakami, z naszymi dyrekcjami przedszkoli, ponieważ to jest ich takie największe święto. Proszę Państwa, pierwsza wielka impreza, jeszcze nie sprawdzona do końca, to są żywe lekcje historii. Jak 21-23 czerwiec i są to plany miszczejowickie. 21-22-23 to trzydniowa impreza. Tu było takie wskazanie, że ta impreza właśnie się odbyła w tych dniach, że gdzieś jeszcze chodzą do szkoły, ale już nie bardzo wiadomo, co z nimi robić i że już nie muszą tak. A już jest ciepło. Dwa bierzemy, że oni grupy konstrukcyjne rozwiją się na 3 dni. Tu pewnie Michał będzie chciał coś tego powiedzieć później, także. Następna impreza to jest pożegnanie lata 15 września. I są to planty miszczejowickie. Przystanek Miszczejowic, przystanek Miszczejowice 21 wrzesień. To jest no, Park Tysiąclecia. Sprawdziło się to miejsce. Proszę Państwa, wspólne śpiewanie to na prośbę dyrekcji szkół niektórych, żeby to już jakoś tak zorganizować, żeby każdy wiedział co, gdzie, kiedy, jak, dzielnica przyjmie na tym pieczę. Mam nadzieję, że nam się uda impreza tutaj fantastyczna, troszeczkę tam poprawek i myślę, że możemy całą tą naszą dzielnicę integrować. I tutaj będzie na spotkanie z dyrektorami placówek termin do uzgodnienia, ponieważ pada bardzo długi weekend. Wtedy czy będziemy to robili wcześniej, 7 czy 12 listopada. To już będzie do dogrania. Czy ktoś z Państwa chciałby coś do tego kalendarium? Oczywiście, proszę Państwa, mogą być jakieś przesunięcia. Pogody, proszę Państwa, też my nie przewidzimy. Czy będziemy to planować w marcu, czy w kwietniu? Pogody nie przewidzimy. Ale do czego mi to kalendarium jest potrzebne? Proszę Państwa, ostatnio odbyło się spotkanie w Brazylii. Było dwóch przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, którzy powiedzieli, że chcieliby też uczestniczyć w takich imprezach z mieszkańcami. Na co to się przekłada? Taka impreza wtedy może być o wiele bardziej atrakcyjna. Można ściągnąć większe gniazda. Czy prezesi spółdzielni wyrażą na to zgodę i chęć współpracy? Dowiemy się, ponieważ takie spotkanie z prezesami odbędzie się 4 grudnia w Rady Dzielnicy.
Ja też przedstawię, jakie są zamierzenia Rady na przyszły rok. Przedstawię również, jakie remonty planujemy. No i po raz tym razem, dzięki, możemy popracować.